Państwo, zdecydowanie najstarsze muzeum historyczne w Łodzi, jedno z najstarszych w ogóle łódzkich muzeum, które powstało w roku 59. Na wstyd się przyznać, w wielu miejscach wygląda tak jak w roku 59. Ale to się zmienia. Zmienia od kilku lat. Myślę, że dlatego też łodzianie te zmiany dostrzegli w taki sposób, że okazuje się, że pobiliście rekord przyrostu publiczności. Okazuje się, że w porównaniu do tego, co było kilka lat temu, a jest teraz, to muzeum odnotowało największe zainteresowanie wśród łodzian w naszym mieście. Rozpoczniemy w następnym okresie głębokie zmiany w tym historycznym obiekcie Muzeum Tradycji Niepodległościowej. Strasznie trudno jest mówić, co tutaj się wydarzy, dlatego że praktycznie, mówiliśmy już o tym, zmienione zostanie wszystko. Żeby to muzeum mogło funkcjonować jako nowoczesny obiekt, praktycznie trzeba wytruć wszystko ze ścian i zacząć budować zupełnie od nowa. I tak też się stanie. To będzie duża inwestycja, której wartość będzie wynosić dziś około 8 milionów. Nieznane są jeszcze szczegóły. Dzisiaj zaczynamy pracę nad projektem, który ma zdecydować o tym, jak w przyszłości będzie funkcjonować ta część, główna siedziba Muzeum Tradycji Niepodległościowej. Postaramy się zdecydowanie zmienić strukturę materialną tego muzeum, ponieważ no, w tej chwili na przykład Wystawa Więzienna, która stoi, przy której jesteśmy, ona była zbudowana przez pracowników muzeum, a oryginalna tkanka więzienia, która była, została zniszczona. Chcemy teraz trochę te proporcje zmienić i jakby przywrócić dawne funkcje, a poza tym chcemy skorzystać z nowoczesnych, nowszych metod wystawienniczych. Mamy tutaj też potrzeby edukacyjne, bo na przykład w tamtym roku 25 tysięcy osób skorzystało z zajęć edukacyjnych, a mamy jedną taką małą salę, która w zasadzie, to i tak ja się dziwię, jak to tam się udało, ale to dzięki działowi edukacji. My zamierzamy rozpocząć remont. To jest możliwe dopiero wtedy, kiedy będzie dokumentacja, więc trzeba na to poczekać, zamierzamy w przyszłym roku. Jest nimi dotyczące 8 milionów, co nie oznacza w praktyce, że ta inwestycja, ten projekt musi być tak wyceniony. Może kosztować więcej, to większy będzie wtedy wkład miasta w ten projekt. Tak? To będzie zależało też od postępowania, od wykonawcy, więc nie możemy się dokładnie określić kwoty.